Cześć moi drodzy, dzisiaj na Waszą prośbę będzie odcinek o Gwieździe Przedwojennej, ale za to będzie to crème de la crème, jedna z największych gwiazd przedwojennego polskiego kina, jeden z pierwszych polskich celebrytów, gwiazda kabaretu i kina. Miał niezwykłą aparycję, styl bycia i chociaż wiele osób mówiło, że nie był ani aż tak przystojny, ani aż tak zdolny, by zrobić taką karierę, zrobił ją i podbił serca nie tylko fanek, ale również fanów. Przez swoją wszechstronność uchodził nawet za człowieka instytucję. Spełniał się jako aktor, gwiazda, ale także producent, właściciel wytwórni filmowej, scenarzysta, reżyser, kabareciarz, tancerz, konferansjer, piosenkarz, a przede wszystkim człowiek żyjący pełnią życia. Dlatego sposób, w jaki odszedł z tego świata, jest bardzo przerażający. Przez lata pozostawał nieodkryty i dopiero w wolnej Polsce mogliśmy się dowiedzieć, co podczas wojny stało się z największą gwiazdą przedwojennego polskiego kina. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądało jego życie, jak to się stało, że stał się taką gwiazdą, co z jego miłościami, a także jakie przeżył w życiu tragedie i jak właśnie jego życie zakończyło się, oczywiście musicie zostać ze mną do samego końca. Zachęcam do tego bardzo serdecznie i dziękuję Wam, że jesteście ze mną już teraz. Eugeniusz Bodo, a właściwie Bogdan Junot, urodził się w 1899 roku w Genewie, choć niektórzy podają również miejsce jego urodzenia jako Polska i Łódź. Jego ojciec był Szwajcarem, ewangelikiem i to właśnie po nim Eugeniusz Bodo przejął wiarę. Natomiast jego matka była Polką katoliczką, Dorota była szlachcianką. Jego pseudonim, pod którym go znamy, był połączeniem właśnie jego imienia Bohdan, a także imienia jego mamy Doroty, którą niezwykle kochał, która była dla niego jedną z najbliższych kobiet w życiu. Sam zresztą mówił, że chyba najbliższą i o tej relacji dużo mówiono, jeszcze dzisiaj Wam o niej na pewno wspomnę. Ale za sprawą jego zażyłości z mamą plotkowano, że ta zażyłość jest zbyt mocna i być może dlatego nigdy się nie ożenił, zawsze pozostał kawalerem, ponieważ żadna kobieta nie była w stanie zastąpić mu matki w sercu. Jego ojciec natomiast był inżynierem i pasjonatem kina. Cała rodzina wraz z nim objechała kawał świata, ponieważ właśnie zajmował się on pokazami kina niemego. Trafili nawet do Chin. Ale w 1903 roku przyjechali do Polski, do Łodzi, gdzie założyli kino Urania. Już jako niemowlę zacząłem życie bardzo ruchliwe, podróżowałem bardzo dużo, mówił na początku lat 30. tygodnikowi kino Eugeniusz Bodo. Zjeździwszy całe Imperium Rosyjskie oraz pogranicze Chin i Persji, gdzie mój ojciec wyświetlał filmy, zawitaliśmy do Polski i osiedliliśmy się tu na stałe. I właśnie początek kariery małego Eugeniusza Bodo, przyszłej gwiazdy właśnie pod tym pseudonimem występującej, to były właśnie występy w teatrach łódzkich prowadzonych przez ojca. Miał występować już jako pięciolatek, jako cowboy. Już wtedy też miał zachwycać, ponoć oklaskom nie było końca. Widać więc było, że scena była jego powołaniem. Nikt go tego tak naprawdę nie musiał uczyć, a ludzie byli zachwyceni. Rodzice jednak uznawali, że fajnie, dopóki jest to taka dziecięca zabawa, ale później marzyli, żeby syn, jak to w wielu przypadkach bywa, zajął się czymś poważnym, co przyniesie mu pieniądze i stabilizację. Marzyli, żeby był lekarzem, albo chociaż pracował na kolei, ale kiedy zmusili go, żeby poszedł do szkoły kolejowej, ten uciekł z domu. Niestety marzenia moich rodziców rozwiały się w świetle elektrycznych lamp, mówił później. Ku wielkiej ich rozpaczy wstąpiłem na scenę. Historyczny moment zdarzył się 27 października 1917 roku. Zaangażował się do zespołu działającego w Poznaniu w Teatrzyku Apollo. Jednak wtedy wyglądało to tak, że po prostu każdy mógł sobie kupić repertuar. Były osoby, które zajmowały się pisaniem piosenek i właśnie występów dla artystów. Eugeniusz Bodo, przez to, że uciekł z domu,
klepał biedę, mówiąc krótko, więc nie mógł sobie na to pozwolić. Występował więc z repertuarem już znanym, dzisiaj byśmy powiedzieli coverowym, co nie sprawiło jednak, że publiczność nie poznała się na jego talencie. Udało mu się zarobić na tyle, by wyjechać do Warszawy, a tutaj jego kariera nabrała tempa. Występował bowiem w kabaretach Kwi Pro Quo, a później w Morskim Oku. Grał także w wielu przedwojennych, przebojowych filmach i stał się jednym z najbardziej kasowych aktorów. Takie filmy jak Czy Lucyna to dziewczyna, Paweł i Gaweł, Piętro Wyżej ogląda się dobrze zresztą do dzisiaj. A piosenka Sex Appeal, którą Bodo śpiewa, stała się klasykiem. No i zresztą to, że był przebrany za seksbombę, pokazuje, że nie bał się łamania stereotypów, bo nie było to takie oczywiste w owym czasie, żeby facet przebierał się za dziewczynę. Zresztą była to jedna z pierwszych przebieranek w polskim kinie, więc naprawdę robiła wrażenie. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, niedługo później wybuchła wojna bolszewicka. Bodo postanowił wtedy wspierać polską armię. Zgłosił się na ochotnika do wojska, ale nie walczył długo. Wojna zbliżała się do końca. Mundur włożył już po cudzie nad Wisłą. I to, że był artystą wszechstronnym, objawiało się także w rolach, które wybierał, bo nie grał tylko w rewiowych filmach, ale także nie bał się tworzyć czarnych charakterów, grać postaci szwarc charakterów. A kiedy dziennikarz kina zapytał go o to, czy przychodzi mu właśnie taka różnorodność wcielania się w rolę, z łatwością odpowiedział: w zasadzie każdy aktor powinien posiąść tę łatwość, ale mnie się udaje to bez trudu, dlatego że nie lubię siebie. Tak, tak. Nie lubię ani mojego głosu, ani sposobu bycia, ruszania się i dlatego wprost z pasją eliminuję przy każdym typku, przy każdej roli wszystko to, co jest we mnie osobiste. To swoją drogą jest niesamowite, że te największe gwiazdy bardzo często mają tak duże kompleksy. Natomiast faktem jest, że Eugeniusz Bodo nie był gwiazdą piosenki, nie miał wielkiego głosu, choć marzył o występach scenicznych. Ale był niesamowicie uzdolniony, jeżeli chodzi o to, jaki był muzykalny, jak świetnie tańczył. Kobiety się w nim kochały, więc obsadzano go w rolach amantów, choć on nie lubił słuchać, że jest amantem. Nie jestem amantem i do tych ról nie czuję żadnego pociągu. Interesują mnie role psychologiczne, lecz do tych krajowa produkcja jeszcze nie dorosła, a żeby być amantem trzeba mieć naprawdę fascynujące warunki zewnętrzne. Mówił znów skromnie, ale ciekawe jest to, że faktycznie do dzisiaj słyszymy, że publiczność czy też producenci nie dorośli do tego, żeby dane filmy tworzyć, żeby było dużo ról wymagających dla aktorów. No niestety myślę, że to się nie zmieni, to jest nasza odbiorców wina, że jednak lubimy w kinie coś przeżyć, ale często też po trudach dnia po prostu kino ma nas odstresowywać, więc te role łatwe, łagodne i przyjemne są nam po prostu bliskie, często, niestety. Ale oprócz talentu również po ojcu odziedziczył zmysł handlowy i tak jak Wam powiedziałam, stał się pierwszym celebrytą, ale także przedsiębiorcą, który wiedział, jak na swojej popularności zarabiać, co nie było w owym czasie wcale oczywiste, bo niewiele osób wiedziało, że można swoją popularność w taki, a nie inny sposób również wykorzystywać, by na niej po prostu dobrze zarabiać. Dzięki temu, że nawet już same piosenki zapewniały mu nieśmiertelność, takie jak Umówiłem się z nią na dziewiątą, Sex Appeal wspomniany już, czy Piętro Wyżej, Baby Ach te Baby, albo już taki Jestem zimny drań, to wykorzystywał to i żył jak prawdziwa gwiazda. Szybko stał się osobą, która reklamowała różne produkty, więc dzisiaj nie możemy mieć pretensji, że w dobie internetu i tego, że tych produktów jest tak dużo, również gwiazdy w ten sposób zarabiają. Reklamował flauszowe marynarki, kapelusze, buty. A kiedy zmieniał coś w swoim wizerunku, na przykład zapuszczał albo golił brodę, to później pół roku debatowano, czy to dobrze, czy to źle, co nie zmieniało faktu, że połowa facetów na ulicach nagle pojawiała się z brodą albo bez niej, w zależności od tego, jak było u Eugeniusza. Nawet jego pies był classy, modny i niesztampowy. Chodzi oczywiście o Sambo, gdzie był widziany z takim dużym psem w każdej knajpie, no bo dodawał prestiżu miejscu, w którym się pojawiał. I sam pies stał się też wielką gwiazdą, nawet miesięcznik Kino robił z nim wywiad, choć do końca nie wiem nadal, jak to przebiegało. Sesja obu bohaterów jest dzisiaj bardzo popularna.
Aktor założył także własną wytwórnię filmową, którą nazwał tak jak rodzice kiedyś kino, czyli Urania, a także własną kawiarnię, bo doszedł do wniosku, że czemu ma tak swoją osobą reklamować inne knajpy i pojawiać się właśnie ze swoim pieskiem tam, gdzie chce coś zjeść lub się czegoś napić, skoro może mieć własną, i tak powstała Cafe Bodo. Później przekształciła się podczas wojny w lokal u aktorek. Funkcjonowała do połowy sierpnia 1944 roku. I to niesamowite, że mimo, że był takim celebrytą, nie boję się tego słowa, ponieważ ja nie uważam, że ono jest pejoratywne, to tylko w Polsce tak jest, natomiast można być i artystą, i celebrytą, i nie wyklucza się to moim zdaniem. Natomiast niesamowite jest to, jak mało dawał z siebie, jeżeli chodzi o życie prywatne, a jak bardzo ludzie nadal chcieli się o nim dużo dowiadywać i być jak on. Uważam, że aktor nie potrzebuje innego kontaktu z publicznością niż ten, który uzyskuje za pośrednictwem sceny lub ekranu, mówił, i nie udzielał zbyt wielu wywiadów. Choć prywatnie był duszą towarzystwa i uwielbiał rozrywkowe życie. Sprawił sobie także, jak na gwiazdę przystało naprawdę luksusowe auto, chodziło o Chevroleta. Nie był jednak dobrym kierowcą i przeżył w życiu wielką tragedię, która odcisnęła na nim bardzo duże piętno, coś co bardzo mocno przeżywał w późniejszych latach. Spowodował bowiem wypadek, w którym zginął jeden z czworga pasażerów, inny aktor Witold Roland. Wyjaśniono, że Eugeniusza Bodo zmyliła linia drutów telegraficznych, więc nie widział zakrętu. Aktor zapewniał, że jechał z prędkością 30 km na godzinę, jednak wątpiono w tę wersję i pisano, że auto jechało z prędkością około 60 km na godzinę. Samochód wpadł do rowu, uderzył w przydrożne drzewo. Gdy na miejsce przybiegli okoliczni mieszkańcy, słyszeli jęki Bodo i Rolanda. Eugeniusz doznał natomiast niegroźnych obrażeń głowy. Był przygnieciony żelastwem, ale prosiłby pomóc jego przyjacielowi. Mnie nic nie jest, ratujcie Rolanda, krzyczał. Niestety nie udało się go uratować. Aktor usłyszał wyrok 6 miesięcy w zawieszeniu i podobno po tym wypadku nie wziął już nigdy do ust kieliszka alkoholu. Mówiono bowiem, że funkcjonariusze, którzy dotarli na miejsce, wyczuli, że aktor wcześniej imprezował. Znaleziono także w samochodzie puste butelki po koniaku. I był w swojej decyzji konsekwentny. Mimo że mógł na tym zarobić naprawdę dużo, nie zdecydował się reklamować wódki Baczewskiego. Tłumaczył, że jest abstynentem, więc nie będzie namawiał ludzi do picia, skoro sam tego nie robi. No i właśnie, to jest to, czego byśmy wymagali od reklamujących, bo przecież reklamowanie różnych rzeczy to nie jest żaden problem. Problemem jest to, kiedy nie jesteśmy autentyczni w tym reklamowaniu. Polecamy coś, czego sami nie używamy, albo byśmy w życiu się na to nie zdecydowali. I już nawet pierwsza gwiazda, która zajmowała się ulokowaniem produktu, o tym wiedziała. Natomiast dużo mówiono o jego życiu prywatnym w kontekście romansów, głównie dlatego, że kobiety za nim szalały i panie marzyły o tym, żeby być może stać się kolejną panią Bodo, w sensie pierwszą, bo żony nie było nigdy, ale kolejną, która będzie u jego boku przynajmniej. Pisano do niego listy, twoja na zawsze, błagam o spotkanie, czy wreszcie ideale mój, nie chcę już Coopera, nie chcę Taylora, tylko z miłości do ciebie chora. I pisano, że miał mnóstwo przelotnych romansów. Jednym z najdłuższych jego romansów miał być romans z aktorką filmową Norą Ney. Jednak najbliżej ślubu był z egzotyczną aktorką, amatorką, zwaną jako Reri. Nazywał ją nawet miłością swojego życia. Kiedy się poznali, on miał 33 lata, ona 22. Już wtedy była gwiazdą wielkiego formatu. Ale dla Eugeniusza postanowiła porzucić wielkie estrady i zacząć mieszkać w Polsce. Reri urodziła się na wyspie Bora Bora. Jej mama była rodowitą Tahitanką, tata Francuzem. Bodo specjalnie dla ukochanej napisał scenariusz filmu Czarna Perła. Ale ponoć, kiedy film wszedł do kin, Bodo już nie był aż tak zakochany, zaczął się swoją ukochaną nudzić i niestety wpędził ponoć dziewczynę w alkoholizm, ponieważ ta załamana tym, jak wygląda jej związek, dla którego tak dużo poświęciła, przecież przeprowadziła się do Polski, zaczęła właśnie topić smutki w alkoholu. Nie pomagało również to, że mieszkali z mamą aktora, która według różnych źródeł miała nie być dla niej zbyt przychylna, chociaż wersje są dwie. Jedna mówi, że mama nie znosiła jej, sekowała ją i gnębiła. Za to druga strona przekonuje, że byli tacy, którzy uważali, że pani Jadwiga była bardzo życzliwa dla czarnoskórej aktorki i tancerki i miała ją traktować z matczyną wyrozumiałością.
Więc oczywiście jak było, nie wiemy. Natomiast też pewnie dużo słyszeliście, jeżeli interesowaliście się jego osobą, że jest taka teoria i że Eugeniusz Bodo był homoseksualistą. Lubił bowiem obracać się w środowisku gejowskim, ale także przez to, że się przebierał często, że był pierwszą osobą, która to robiła, sugerowano, że to jest dowód na to, że faktycznie woli panów. Jednak znawcy jego życia zaprzeczają tego i mówią, że liczne romanse nie były jedynie przykrywką. A sam Bodo mówił: nie w miłości, lecz miłości jestem wierny. I przyznawał, że częściej łamał serca niż sam miał złamane. I mimo, że miał na koncie romanse, jak słyszeliście już ode mnie, z aktorkami i artystkami, najbardziej cenił sobie związki z tak zwanymi normalnymi dziewczynami, jak na przykład z kioskarką Zosią z filmu Pieśniarz Warszawy. Sam był zamiłowanym filatelistą, więc zapewne bardzo by się ucieszył ze serii znaczków, która wyszła w 2012 roku, wydana przez Pocztę Polską z jego podobizną. Uwielbiał bardzo też polską kuchnię, zwłaszcza pierogi z kapustą i czekoladę. Przez to, że jadł ich dużo, miał problemy z utrzymaniem odpowiedniej wagi. Ostatnim filmem, w którym wystąpił i sam go zresztą wyreżyserował, był Zawiny niepopełnione z końca 1938 roku. Tuż przed wybuchem II wojny światowej podpisał kontrakt z amerykańską wytwórnią filmową, która miała zapewnić mu międzynarodową popularność. Już wcześniej ponoć zwrócił na siebie uwagę właśnie producentów zza oceanu, występując w Nowym Jorku czy w Palestynie. Natomiast oczywiście sytuacja, która bardzo się skomplikowała wraz z wybuchem II wojny światowej. Po ojcu miał on szwajcarskie obywatelstwo, miał więc dwa paszporty, co miało mu znacznie pomóc podczas tej wojny i zapewnić bezpieczeństwo. Stało się natomiast zupełnie odwrotnie. Szwajcaria była bogatym, neutralnym krajem, jej obywateli traktowano inaczej niż Polaków. Tymczasem szwajcarski paszport zaszkodził mu, wzbudził podejrzenia NKWD, którzy uznali, że Bodo był niemieckim szpiegiem. Zadręczali go pytaniami o pobyt w Niemczech, który tak naprawdę za każdym razem był czysto zawodowy. Aktorowi proponowano turnę po ZSRR, ale odmówił. Siedział we Lwowie, chciał wyemigrować do USA, z czym się nie krył. Złożył odpowiednie papiery, ale niestety jego szwajcarskie obywatelstwo przekreśliły te plany. Być może gdyby udało mu się wyjechać, żyłby jeszcze długo i byłby wielką międzynarodową gwiazdą, ale niestety miał pecha. Aresztowano go w 1941 roku. Przewieziono go do Moskwy i osadzono w więzieniu. I tak jak wam wspominałam we wstępie, przez długie lata los aktora był nieznany z tego właśnie powodu, że oczywiście byliśmy pod wpływem ZSRR. No i oczywiście wszystko, co działo się z Polakami za sprawą inwazji radzieckiej na Polskę, było utajniane, ukrywane, więc bardzo dużo mówiono o tym, że Bodo zginął właśnie przez Niemców, natomiast trudno było dojść do tego, co tak naprawdę się z nim stało. Stanisław Janicki, krytyk filmowy i autor cyklu W starym kinie, prosił na początku lat 70. o listy o losach Bodo. Przyszło bardzo wiele świadectw na temat śmierci aktora, ale często się wykluczających. Z powodów politycznych wielu nie można było ujawnić. Janicki zapakował je do koperty z napisem „Ujawnić po mojej śmierci” i przekazał Filmotece Narodowej. Na szczęście mógł sam wrócić do tego tematu w 1989 roku. A w 1991 roku od rosyjskiego Czerwonego Krzyża otrzymano dwie fotografie więzienne aktora, na której jednak bardzo trudno dostrzec tę osobę, którą znaliśmy jako tego wielkiego artystę. Dołączona do nich była informacja, że został aresztowany 26 czerwca 1941 roku i skazany na 5 lat ciężkiego obozu wychowawczego. W łagrze Bodo bardzo podupadł na zdrowiu. Lekarze zdiagnozowali u niego także chorobę, pelagrę. Ponoć Bodo zmarł podczas transportu do łagru. Gdy pociąg docierał na miejsce, był 7 października 1943 roku. Jego ciało wrzucono do masowego grobu. Serial przypominający jego życiorys wyprodukowała Telewizja Polska w 2016 roku, więc jeżeli go nie widzieliście, to was zapraszam. Natomiast warto tutaj powiedzieć, że myślę, że wielką rozpoznawalność, wielką karierę zrobił ten artysta głównie dlatego, że w czasach, kiedy to były czasy międzywojenne, gdzie ta wolność jednostki nie była jednak tym najważniejszym dobrem, gdzie ludzi nie traktowano
indywidualnie, nie traktowano jak gwiazdy. On miał odwagę być gwiazdą i żyć tak, jak jemu się podobało, nie zważając na konwenanse. I mimo, że sam tym nikomu nie robił krzywdy, na koniec został naprawdę bardzo skrzywdzony. Jego życie obróciło się o 180 stopni. Nie doczekał się nawet własnego grobu, natomiast powstały groby, przy których możemy czcić jego pamięć. W 2011 roku odsłonięto pomnik poświęcony polskiemu aktorowi, stanowiący symboliczny nagrobek artysty w Kotłasie. Jego symboliczny grób znajduje się także na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. I jest to historia, którą na pewno wiele osób z Was już znało. Jestem ciekawa, czy powiedziałam Wam coś jednak, o czym nie wiedzieliście, czy przedstawiłam tę sprawę z różnych stron. Tak się starałam, więc będę ciekawa, jak to odbieracie. Bardzo Wam dziękuję za propozycje również wszystkich innych artystów przedwojennych, których chcielibyście, abym tutaj przypomniała, abym opowiedziała Wam o ich życiu. Innych, których już zrobiłam, że tak powiem, znajdziecie tutaj w karcie, więc serdecznie Was zapraszam. Dziękuję Wam oczywiście za to, że byliście ze mną dzisiaj, tym, którzy byli do tej pory po stokroć, i zapraszam na kolejne odcinki, które już niebawem na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, pa pa!